Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na poniedziałek. Poniedziałek, karty dnia. Jak ten pierwszy dzień tygodnia będzie nam się układał? Już patrzę. Jakieś tutaj wspomnieniowe sprawy będą nam zajmować czas, ale to będą wspomnienia, które myślę, że mogą dużo zmienić w naszej percepcji, w naszym pojmowaniu, ocenie jakiejś osoby. Mam takie wrażenie. Tylko tutaj jest dla Was taka przestroga, żeby za bardzo nie zatracić się w tych wspomnieniach, żeby to nie poszło w taką negatywną stronę. Dlatego, że jak za bardzo w to wejdziecie, zbyt głęboko w to wejdziecie, to możecie się obudzić gdzieś w okolicach wieczora właśnie z tą dziewiątką mieczy, czyli no takim dosyć ciężkim stanem, w którym będziecie przytłoczeni tymi wspomnieniami i coś, co zapowiadało się taką delikatną myślą, refleksją na temat jakiejś osoby, może sprawić, że to Was przytłoczy i po prostu będziecie mieć problem z tym, żeby skupić się na czymś, żeby zrelaksować się po całym dniu. Tak więc tutaj nie idźcie w to za głęboko. Mimo że będziecie mieć dzisiaj taki wspomnieniowy czas, może też się wydarzyć taka sytuacja, że ktoś Wam mignie, że gdzieś tam zobaczycie kogoś, że może ktoś Wam o kimś przypomni w czasie rozmowy, to po prostu tylko delikatnie dotknijcie tego tematu. Możecie sobie pomyśleć, że już totalnie zmieniliście zdanie na temat tej osoby, albo ona już powolutku gdzieś tam odeszła z Waszej pamięci, bo myślę, że to będzie pamięć o osobach, których już nie ma w Waszym życiu. I tutaj nie mówię tylko o tych, którzy odeszli w takim sensie, że ich już tutaj nie ma, tylko no, tak się potoczyło życie, że zajmują się zupełnie czymś innym. To mogą być wasi byli partnerzy, partnerki, ale również przyjaciele, koledzy, koleżanki i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że możecie wracać myślami do jakiejś sprawy tutaj. Może jakieś dokumenty zobaczycie, może jakieś zdjęcie się pojawi i właśnie to będzie taki wspomnieniowy ten czas. Natomiast nie idźcie za głęboko w tę stronę, dlatego że tak jak mówię, tutaj dziewiątka mieczy to jest taki znak ostrzegawczy, który pokazuje, że jeżeli za bardzo w to pójdziecie, no to może być dosyć nieprzyjemnie. Z samego rana, tutaj na spokojnie, niespieszny poranek. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będziecie mieć chwilę takiego właśnie na takie zastanowienie, na wypicie, spokojne wypicie kawki bądź też herbatki, tak żeby sobie po prostu pocelebrować również codzienność. Przypominam Wam o tym, że to jest też bardzo ważne. Przyjaźń w Was dzisiaj się pokazała, taka serdeczność również. Także też będziecie przyciągać do siebie ludzi, będą do Was podchodzić, będą chcieć z Wami rozmawiać. Także przygotujcie się na to, że tak właśnie będzie. Też uważajcie, żeby oni nie zaczęli z Was tak doić tej energii, bo to również może w ten sposób się tutaj pokazać, że tak ogromna przyjaźń, tak ogromna sympatia, empatia, otwartość na drugiego człowieka może spowodować to, że po prostu będziecie czuć się tak wyzuci energetycznie, tak? Także takie historie mi się pokazały na ten poniedziałek. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, udanego dnia. No i my słyszymy się już w kartach dnia na wtorek. Trzymajcie się.